Witam Was na kanale Góralski Ogród. Nie mieszczę się w szklarni, więc postanowiłam. Chyba ten kogut nie da mi powiedzieć tego, co Wam chcę powiedzieć dzisiaj. A więc jeszcze raz, słuchajcie, nie mieszczę się w szklarni, więc postanowiłam zakupić tunel foliowy. W tej chwili są promocje na tunele foliowe, między innymi jest promocja też na Home Garden. Z tej firmy właśnie miałam zakupiony tunel foliowy 7-8 lat temu, który zamienił się właśnie w tą szklarnię. Wiecie o tym, że tą szklarnię w tym roku żeśmy wydłużyli o kolejne 2 metry. Natomiast no dalej nie mogę się tu zmieścić, ale to chyba jest problem każdego ogrodnika, który już od dłuższego czasu uprawia warzywa, że mamy tych warzyw coraz więcej, coraz więcej. Tutaj widzicie przykryte pomidory, przykryte selery, papryki, no i ta część jeszcze druga, taka rezerwowa, albo odwrotnie, te, które będą sadzone do szklarni, te pomidory, to one są w domu, a te, które są w rezerwie, są w szklarni. Chociaż miało być odwrotnie, ale jest w ten sposób. No i teraz sobie myślę, że ja mam strasznie dużo tych rezerwowych pomidorów, bo ładnie mi wszystko pokiełkowało. No i tak się zastanawiam, a może je wsadzę do gruntu gdzieś tam pod chmurką, a może jednak rozdam, ale tego jest naprawdę dużo. Tak samo mam dużo, może nie tak bardzo, ale też sporo papryki, potem jeszcze dochodzą melony, arbuzy, jeszcze do tego oberżyna, jeżeli chodzi o pepino, to nie wiem, czy mi ślimaki nie zjadły. Też Wam później zobaczycie pod koniec, jak walczę ze szkodnikami, bo te mszyce dalej tam siedzą na tej oberżynie, no i jeszcze zaatakowały jakieś gąsienice. Zaatakowały arbuzy, chociaż ja myślałam, że to ślimaki, a to się jednak okazało, że gąsienice, także też tam pójdzie mączka bazaltowa, ale tą mączką bazaltową to musicie systematycznie posypywać, to nie tak jest, że za jednym zamachem, tak jak jakimiś środkami chemicznymi, tylko trzeba po prostu posypywać, jak no widzicie, że szkodniki się pojawiają. Także teraz się zastanawiam, mam taki problem do rozwiązania. Jeżeli będę mieć tunel foliowy obok szklarni, który będzie miał 6 metrów na 3 metry, to jak to teraz rozplanować, żeby było dobrze? Co posadzić w szklarni, co posadzić w tunelu foliowym? Tunel foliowy on też będzie za szklarnią, czyli też będzie troszkę mniej tego słoneczka. No to teraz, czy tam posadzić większą ilość pomidorów, a tutaj pozostałe te rośliny ciepłolubne, czy może jednak pozostać tak jak miałam zaplanowane, że tutaj będą pomidory, ale one też tu były planowane dość ciasno ze względu na tą małą liczbę, małą przestrzeń do zagospodarowania, to też można by się zastanowić, mogłabym się zastanowić nad tym, żeby może jednak nie w trzech rzędach sadzić te pomidory, tylko w dwóch. Także no jest niedziela, jest czas na planowanie. Czasami się zdarzy, że człowiek coś kupi właśnie przez internet, tak jak w moim przypadku, że został zakupiony tunel foliowy. Pewno to rozwiąże jakieś moje problemy z zmieszczeniem się z tymi sadzonkami w tej szklarni. Już myślałam nad tym tunelem foliowym, ale myślałam, żeby go postawić na działce pod lasem. Jednak to rozwiązanie nie było moim zdaniem dla mnie wygodne, ponieważ no, nie będę codziennie chodzić na działkę, a jednak taki tunel foliowy no, wymagałby tego, czy tam podlewanie, czy właśnie otwieranie powiedzmy tych drzwi, no niby są tam okienka, no ale to jednak by mnie ciągło tam, co prawda są te pszczoły, ale do pszczół też się nie chodzi codziennie, także myślę, że raczej tam tunelu foliowego chyba bym nie stawiała, a tutaj jak będę mieć na miejscu, no tak gdzieś pomyślałam i wymyśliłam. No zobaczymy, co to będzie. Człowiek się nakręcił, jak się powiedziało, a to trzeba powiedzieć dalej, jak się już zakupiło, no to już teraz poleci, nie? Trzeba będzie skręcić, postawić,
tak jak za chwilkę zobaczycie, tam mam w tym miejscu już posiane, posadzone warzywa, posiana marchewka. No jeszcze nawiasem mówiąc, ta marchewka, która była wysiewana w marcu, bodajże na początku marca, no to ona nie wykiełkowała. Pewno ją zjadły ślimaki. Albo mrówki też, bo mrówki też, te nasiona, które my siejemy, one też później tam gdzieś sobie do swojego spichlerza, powiedzmy, zabierają. Także to nie tylko może być wina ślimaków, ale też może być to wina mrówek. Także napiszcie w komentarzach, jak wy planujecie w tym roku sezon, czy również zamawiacie szklarnię, czy tunel foliowy, czy może rozpoczynacie dopiero przygodę z ogrodem, czy właśnie tak jak ja, po prostu brak wam miejsca i stawiacie nową zabudowę, powiedzmy, czy to tunel, czy to szklarnię. No w tym momencie to już jest taki, powiedzmy, ostatni dzwonek na takie zakupy, dlatego mamy promocję właśnie na tunele, pewno i na szklarnię też znajdziecie promocję, także można sobie taniej coś kupić. Ja kupuję, zakupiłam ten tunel w Home Garden, ja wam wstawię tam link w opisie strony i wysyłka jest darmowa, także tam ponad 500 zł za taki tunel foliowy, myślę, że to jest cena dość atrakcyjna. No i zobaczymy, jak przyjdzie, jak będziemy składać. Myślę, że też nagram wam filmik. Także dzisiaj to by było na tyle. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego. I jeszcze tylko pokażę wam te szkodniki, które zaatakowały mi arbuzy. Myślałam, że to ślimaki obgryzły mi te liście, a tutaj gąsienice. Zaraz muszę wziąć właśnie mączkę bazaltową, posypać. Chciałam wam nagrać ten moment, jak tu one pełzały, ale jakby się zorientowały, że będą nagrywane i przestały się ruszać. Udają, że ich nie ma. Na oberżynie nadal mszyca. Obsypałam mączką bazaltową kolejny raz. No i te pomidory, które tutaj mam w domu, bo zimno tej nocy. Tunel foliowy, jak przyjedzie, będzie postawiony właśnie w tym miejscu, na tych dwóch grządkach. Z jednej strony przy szklarni mam truskawki, z drugiej strony przy rabacie z kwiatami też są truskawki, a pomiędzy to pójdzie właśnie tunel foliowy. Tutaj z jednej strony mam szpinak z tamtego roku, a z drugiej strony była wysiana marchewka. Myślę, że tą marchewkę ja po prostu zostawię, szpinak usunę, no i w tym miejscu się zastanawiam, co posadzę, oczywiście już w tunelu foliowym.